24 czerwca, w poniedziałek. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie i serdecznie pozdrawiam. W szczególności dzisiaj pozdrawiam wszystkich tych, którzy obchodzą dziś swoje imieniny. I pozwólcie też, że dzisiaj bardzo szczególnie przywitam wszystkich duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, którzy w Mikołajkach rozpoczynają swoją doroczną konferencję. Życzę, drodzy, sobie i Wam wszystkim dużo Bożego błogosławieństwa, dużo sił i dużo Bożej mądrości na cały czas naszego wspólnego spotkania. A dziś, drodzy, 24 czerwca, dzień narodzin Jana Chrzciciela. Hasła, które nam towarzyszą, to słowa wyjęte najpierw z Psalmu 119. Niech stąpi na mnie miłosierdzie Twoje, abym żył. Zaś drugi fragment wyjęty jest z listu do Filipian, gdzie w pierwszym rozdziale, w 9 wierszu, te znajdujemy słowa. Oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Zaś słowo dnia to hasło wyjęte z Ewangelii Jana z 3 rozdziału, 30 wiersz. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Drodzy, myślę, że każdy z nas nosi w sobie jakiś obraz Jana Chrzciciela. Dla mnie to człowiek, który jest obrazem człowieka niezłomnego, ale przede wszystkim człowieka obdarzonego wielką charyzmą, odwagą. Człowieka, dla którego Słowo Boże jest nie tylko hasłem, ale jest czym, według czego chciał żyć, według czego postrzegał świat. Jest człowiekiem, któremu Boże Słowo dawało ogromną odwagę w mówieniu prawdy. I bez względu na to, czy dane mu było rozmawiać z żołnierzami rzymskimi, czy z władzą religijną, czy z władzą cywilną, potrafił zawsze śmiało stawać po stronie prawdy, po stronie Bożego Słowa. Ale nawet ten niezłomny człowiek, nawet ten, który żył prawdą, miewał swoje chwile zwątpienia. Jedna z nich to chwila, kiedy wysyła do Jezusa swoich uczniów z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego. Ale bez względu na to, Jan zawsze wiedział, że jest tylko i wyłącznie Bożym posłańcem, który ma przygotować drogę dla Syna Bożego. Dlatego w pewnym momencie wypowiada te słowa: on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. I chciałbym, drodzy, by te słowa zawsze nam towarzyszyły, byśmy zawsze o nich pamiętali, że tym, na którego wskazujemy, jest Jezus Chrystus, że jesteśmy tylko i wyłącznie sługami, i to nieużytecznymi, którzy mają innym pomagać w znalezieniu drogi do Jezusa Chrystusa, bo bez względu na to, co dzieje się, bez względu na to, kim jesteśmy, bez względu na to, co robimy, te słowa Jana zawsze powinny być drogowskazem. Mówiąc o Chrystusie, zawsze możemy powiedzieć: on musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Jeszcze raz życzę Wam dobrego dnia, dużo Bożego błogosławieństwa i radości z kroczenia Bożą drogą. Zostańcie z Bogiem.